Dzisiaj witamy Was w Tatrzańskim Parku Narodowym. Jesteśmy w Zakopcu i ruszamy na Nosal. No i tu zaczynamy wejście na szlak na Nosal. Taki wodospadzik na sam wstęp. Ostry. No, dopiero zaczęłyśmy iść, a tu trzeba takie pokonywać. Aga pnie się dzielnie w górę. A tam z tyłu już takie piękne widoki się otwierają. To zejdziemy sobie do Jaszczurówki tam. Nie musimy tędy schodzić. Tak, chodź, chodź. Bo otworzyły się piękne widoki. Widać bardzo ładnie Giewont. Jesteśmy właśnie na Nosalu. Wieje niemiłosiernie. Tak, i idzie straszna ulewa. I właśnie, co gorsze, bo to jeszcze nie jest takie złe, ale tam po prostu jest czarno, znatka z prowego, świnicy. Idzie czarne i teraz nie wiemy, co robić. Doradźcie! Właśnie. Jeśli mamy iść dalej, wciśnij jeden. Tak, jeśli mamy iść dalej, wciśnij dwa. Zeszłyśmy sobie teraz do Nosala takim żółtym szlakiem. Do Doliny Olczy sobie spróbujemy pójść. Agnieszka Sawicka Polska idzie. Idę. W wietrze wiejącym 60 km na godzinę, nie więcej chyba nawet. Będzie jedzone. Co tam dzisiaj? Pokazuj. Dzisiaj mam dla Państwa niespodziankę. Kuchnia polska, pierogi z mięsem i z cebulką zasmażaną. Wow, ale będziesz szamane zaraz. Tak. Doszłyśmy do takiej fajnej chatki na polanie. No, można było tu zjeść obiad, ale się pospieszyłyśmy i zjadłyśmy wcześniej. A tu tak pięknie. Prawda? Tak. A tam jest kopieniec. Tam jest chyba kopieniec. Tak mi się wydaje, że to jest to. Gasia nie mogła oprzeć urokowi tego potoku. Fajny, nie? Fajny, fajny. Szumi. Szumi, szumi. No i wracamy sobie już Doliną Olczy. Z boku szumi piękny potoczek. Tylko czy nam coś zaraz na łeb nie spadnie. Dzisiaj tak króciutko, bo zbieramy siły na jutrzejszą wyprawę. Może się uda jakąś fajną wycieczkę jutro zrobić. No ale co? Później pomyślimy, nie? Tak. O, tam widać jeszcze Nosal, na którym właśnie byłyśmy. Wszędzie sesja. A my sobie idziemy dalej. Jeszcze kawałeczek. Doliną Olczyską, zejdziemy sobie do Jaszczurówki, no i niestety tam już asfalcikiem podymamy do domku. Chodzimy po Krupówkach. Tak, wstyd jak beret. Wstyd, z parasolem chodzimy po Krupówkach. Ale za to butach, za takich. I kupiłyśmy naszej koleżance 5 par laczków na ale zamówienie. To nie najważniejsze, co kupiłyśmy. W plecaku mamy skarby. Tak, w plecaku mamy garnek. Maliowany za 25 zł. A w bagażniku mamy... I kuchenkę tak. Elektryczną, gdyż okazało się, że w strefie COVID nie ma dostępu do kuchni. No, ale nas załatwili, dajcie spokój. A my słoiki, pudełka, wypakowane garmażero na 4 dni. Tak, a tu są takie Krupówki, czekaj, tak. Widzicie? I wszyscy w dupie mają COVID.
Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że teraz możemy sobie przygotować papusia na następny dzień. O, włosy pecki, by ktoś chciał. I to była ta tajna misja, o której... Tajna misja, był garnek emaliowany i kuchenka. I przedłużacz do komputera, bo... I przedłużacz do jeden komputera. Kontakt w pokoju, 70 metrów od łóżka. Dobra, to kończymy, bo siara... Wycieczka. Dobrze zrobiłyśmy, że nie poszłyśmy dalej, tylko zeszłyśmy do tej jaszczurówki, bo co? Bo zaczęło lać. Tak, i jest leje, i jest burza, i zdążyłyśmy burza. Zaliczyć nosal i się super cieszymy, że dzień uratowany. A że skończyłyśmy na Krupówkach, no to... I zrobiłyśmy dobry uczynek. Bo mamy laczki. Taki. Giewont. Tam jest Giewont. Jest musiar. To co, poudajemy jeszcze tutaj troszeczkę te turystki galerianki i lecimy do domu. Tak, to pozdrawiamy wszystkich, którzy gdzieś dzisiaj byli. I tych, którzy nie byli na Krupówkach. No właśnie. I wszystkich, którzy byli na Krupówkach, serdecznie pozdrawiamy. I co? Do jutra w takim razie. Bye, bye. Bye.